pierwsze wdrożenie nasze to jest wdrożenie narzędzia LiveBank do komunikacji z klientami. Tutaj trendy są takie, aby klienci spotykali się z pracownikami banku bez przychodzenia do oddziału, żeby jednak ta obsługa była w pełni zdalna, żeby zaoszczędzić czas i pracownika banku, i przede wszystkim klienta. I w tym ma nam ułatwić właśnie to narzędzie, dzięki czemu z jednej strony klient będzie mógł porozmawiać na czacie, ale z drugiej strony ci klienci, którzy jednak preferują kontakt taki bardziej osobisty, personalny, żeby mogli również tego pracownika zobaczyć na wideo. Rozumiem, czyli ewidentnie profil klienta i oczekiwania zmieniły się i tutaj wychodząc naprzeciw to tego typu wdrożenie, ale rozumiem, że cały czas budujemy te relacje i wasi doradcy będą mieli narzędzie, które pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu zaufania tutaj i zbudowania tego właściwego kontaktu z klientem, tak jak to miało miejsce w przypadku tych tradycyjnych oddziałów. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o klientów korporacyjnych, tutaj obsługa bardzo bazuje na relacyjności. Jest bardziej spersonalizowana niż w przypadku klientów indywidualnych, ze względu na to, że jest ich z jednej strony mniej, a z drugiej strony są to klienci, którzy operują dużo większymi kwotami. Więc też ich oczekiwania, jeżeli chodzi o obsługę, są trochę inne i dlatego oni preferują właśnie ten kontakt taki face to face. No i to narzędzie wideo pozwoli na to, żeby jednak ich przekonać do tej obsługi zdalnej, bo dla nich to też jest jakby taką formą lepszą niż gdzieś tam ten kontakt w oddziale, zwłaszcza że oddziału korporacyjnych aktualnie mamy dosyć niewiele. No i pozwoli zachować tą spersonalizowaną formę właśnie dzięki temu, że tego doradcę mimo wszystko będzie można zobaczyć. To nie będzie taki bezosobowy kontakt jak przez czat czy przez telefon. Czyli jeszcze jednym słowem, sztuczna inteligencja, boty nie wszędzie są w stanie nas zastąpić, w tym momencie przynajmniej. No, myślę, że boty się jeszcze rozwijają, trzeba jeszcze chwilę poczekać, aż klienci się przyzwyczają do tych botów. Na pewno te nowsze pokolenia są bardziej otwarte, starsze pokolenia są dosyć negatywnie nastawione, przynajmniej z takie mamy doświadczenia, więc myślę, że się musi się zmienić trochę profil klientów z jednej strony, z drugiej strony myślę, że ta sztuczna inteligencja też musi na tyle się rozwinąć, żeby przekonać, jakby żeby sama była w stanie klientów przekonać do siebie, tak, żeby te doświadczenia z nią były bardziej pozytywne dla klientów.